Łukasz Stróżyk, Czaplinek. Przeciwko czemu dzisiaj protestujecie? Protestujemy przeciwko ogólnej drożynie w Polsce. Wspieramy kolegów z Agrounii, wspieramy protesty w całym kraju. Strajkujemy, bo domagamy się stabilizacji cen, zarówno trzody, stabilizacji cen naszych produkcji, produkcji pasz, produkcji zbóż, wyrównaniu dopłat dla rolników, szybszych płatności tych dopłat. Problemy z kołami łowieckimi, które ciągle nam utrudniają życie, zwierzyna państwowa tak zwana, niszczy nasze uprawy. Ogólnie wspieramy nasz ruch. Kto dzisiaj bierze udział w proteście? Kto tu przyjechał? No kilkudziesięciu rolników z naszej okolicy jest zgromadzonych tutaj. Nie? Będzie przebiegał protest? Planujemy objazd przez Czaplinek Rondo do stacji Moja, wracając zmierzamy w kierunku Złocieńca. I wracając powolutku 20 na godzinę, kończymy protest w Czaplinku. Społeczeństwo was usłyszy dzisiaj? Mam nadzieję, że tak, bo już były różne komentarze na stronach internetowych, także chcemy, żeby miasto do nas dołączało, przedsiębiorcy, wszyscy, kto może.